nagraniach będę często odwoływał się do materiałów, które można uznawać za stare. Część z nich będzie pochodziła z poprzedniego wieku. Nie będę wybierał tekstów kultury, które uważam za cenne, błyskotliwe czy niezbędne dla współczesnych prowadzących. Przeciwnie, będę brał źródła, które są. Jest jednak różnica pomiędzy byciem gównianym tekstem, a jedynie byciem odbieranym jako tekst zły. Stąd też mam potrzebę sformułować pierwszą zasadę Troll Playing Games, wychodząc od analogii. Podejdźmy do tego tak. Poezja się nie rozwijała. Zmieniały się potrzeby czytelników, wrażliwość twórców, mody i standardy kulturowe. Znam osoby, które lubią Horacego czy Odyseję, ale jeżeli miałbym wybierać pomiędzy ciekawym tekstem Herberta a katalogiem statków z Iliady, nie wahałbym się choćby przez chwilę. Wiecie, kiedyś katalog wywoływał dumę i zachwyt. Właśnie mijamy człowieka, którego przodkowie płynęli pod Ilion. Teraz trzeba wiele woli, by wczuć się w tamtą epokę i chociaż spróbować wyobrazić sobie, jak ten tekst był odbierany. Gwiezdne Wojny. Sam uważam, że starsza trylogia jest po prostu lepsza. Ma lepiej przemyślaną fabułę, skupia ogromną ilość kreatywnie przetworzonych szablonów i wzorców kulturowych, zarazem pozostając przede wszystkim baśnią. A jednak moja 12-letnia siostra, spytana, która część jest najlepsza, podaje Zemstę Sithów, przynależącą już do nowej trylogii, której znacznie bliżej do science fiction. Podobnie osoby, które są przyzwyczajone do gier takich jak Dragon Age czy Mass Effect, nie zachwycają się grami, których byłem dziwką przez długie lata, jak Baldur's Gate czy Planescape Torment. Zmieniają się standardy, priorytety, po prostu punkt widzenia. Dzieciaki, które teraz kończą szkoły podstawowe, nawet nie wiedzą, czym była ma ukochana Amiga, na której męczyłem się z grami na Atari 2600. Przechodząc do gier fabularnych, jako przeciwieństwa wskazałbym Zły Cień, Kruki Urojenia i Jesienną Gawędę. Zły Cień to kawał gówna, któremu niczego nie można wybaczyć i fakt, że jest to jeden z najstarszych RPG-ów pisanych w języku polskim, jest brudną kartą otwierającą ich historię. Ta, sami zgadnijcie od czego brudną. Jesienna Gawęda zaś, chociaż jest słabiutkim lamanachem, kiedyś miała moc zmienić podejście do gry setek osób i doskonale reprezentuje myślenie tamtych czasów o tematach, które teraz przeszłyby bez echa. Pierwsza zasada TPG do Złego Cienia ma się nijak. Kiedy będę prowadził o nim materiał, będę bez żadnych hamulców wyrażał swe najnegatywniejsze emocje. W przypadku zaś tekstów, które jedynie okazują się skrajnie odmienne od obecnej internetowej mody spojrzenia na to, jak grać i jak mówić o RPG-ach, zasada ta będzie bardzo ważna. Będę bowiem i wyśmiewał, i krytykował, i dyskutował, jednak wszystko to będę robił w celu dodania odrobiny humoru i zakładam, że moi słuchacze będą się potrafili zdystansować do tego, jak będę mówił. Swoją drogą, nieźle o mnie świadczy chęć dyskutowania z 15-letnimi artykułami, co samo w sobie mogłoby zdefiniować pojęcie strata czasu. Pierwsza zasada Troll Playing Games brzmi: opiniuj i śmiej się, ale nie potępiaj i nie wyśmiewaj. Innymi słowy, nie rób z siebie dupka i nie uważaj, że jesteś mądrzejszy od tych, którzy patrzyli na hobby inaczej. Pamiętajmy, że mowa tu tylko o grach i nie ma powodu, dla którego moglibyśmy szukać tylko jednej słusznej odpowiedzi.